Znajdź współrzędne wierzchołka paraboli. Y równa się 5x kwadrat minus 20x plus 15. Dobrze, więc no, parabola może być taka lub taka, prawda? Czyli tu ten wierzchołek jest maksymalną wartością tej funkcji kwadratowej, a tu jest minimalną. Teraz tak, ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, to znaczy, że nasza parabola będzie wyglądała tak. Czyli to jest nasz przypadek. No i ten wierzchołek to jest punkt, w którym wartość funkcji jest minimalna. Dobrze, więc może zacznijmy od tego, że na początku po prostu jest wzór. Prawda? X wierzchołka to jest minus b przez 2a. Gdzie b to jest b. B to jest współczynnik przy x, a a to jest współczynnik przy x kwadrat. Czyli u nas współrzędna x wierzchołka to jest minus 20 podzielona przez 10, czyli to jest 20 przez 10, czyli 2. No i jest wprawdzie formuła również na wzór na y wierzchołka, ale to naprawdę nie warto sobie tym głowy zaprzątać, dlatego że y wierzchołka to jest wartość tej funkcji f w punkcie x wierzchołka. No, czyli to jest po prostu 5 razy 2 do kwadratu minus 20 razy 2 plus 15. No i to jest co? 5 razy 4 to jest 20 minus 20 razy 2, czyli 40 plus 15. Zatem to jest 20 minus 40, to jest minus 20 plus 15, czyli minus 5. Czyli wierzchołek, współrzędny wierzchołek ma współrzędne 2 i minus 5. No, na tym moglibyśmy poprzestać, ale prawda, wzory mają to do siebie, że można je zapomnieć i albo się pomylić. Więc lepiej byłoby znać metodę, może lepiej przyswoić sobie metodę, która pozwala nam zawsze znaleźć ten wierzchołek no, bez pamiętania tych wzorów. Metodą tą jest, no, używana już przez nas wielokrotnie, metoda dopełniania do kwadratu. No, czyli innymi słowy postać kanoniczna, prawda, zwana również wierzchołkową. Musimy napisać tę funkcję w postaci kanonicznej, czyli 5... No, może na początek wyłączmy sobie to 5 tutaj, z 5 i 20, czyli będzie x kwadrat minus 4x plus 15. Tak może zapiszmy naszą funkcję. Dobrze, no i teraz trzeba sobie przypomnieć no, ten użyteczny i wielokrotnie już używany wzór, co to jest x minus a do kwadratu, tak? To jest x kwadrat minus 2ax plus a kwadrat. Prawda? I teraz my tutaj chcemy właśnie zapisać to wyrażenie jako pełen kwadrat, no być może plus albo minus to, co nam wyjdzie, czyli 5, jeszcze raz to przypisuję, 5 razy x kwadrat, może 4 zapiszę 2 razy 2 razy x, prawda? I teraz porównujemy z tym, to widzę, że jeżeli chcę mieć to wyrażenie tutaj, to a muszę być 2, czyli muszę dodać 4. No, tutaj muszę dodać 4, może zrobię to innym kolorem, dodaję 4 i zamykam nawias i to jest kwadrat, prawda? To będzie x minus 2 do kwadratu. No dobrze, ale ja nie mogę tak po prostu bezkarnie dodać 4, prawda? Tak naprawdę dodałem do tej funkcji 5 razy 4, czyli 20. No to ja muszę z powrotem to 20 odjąć, żeby mieć równość, prawda? Tutaj dodałem 20, no to odjąłem z powrotem. I teraz, prawda, rozpoznaję ten nawias tu jako x minus 2 do kwadratu. Czyli to jest 5 razy x minus 2 do kwadratu minus 20, czyli minus 5. Czyli moja funkcja ma postać 5 razy x minus 2 do kwadratu minus 5.
No i ta postać nazywa się postacią kanoniczną funkcji kwadratowej lub postacią wierzchołkową, dlatego że od razu widać, gdzie jest wierzchołek. No, wierzchołek ma być w punkcie, gdzie ta funkcja przyjmuje najmniejszą wartość, więc tak. To jest rzecz, która jest zawsze dodatnia, z wyjątkiem, prawda, bo to jest kwadrat. Kwadrat x minus 2, czyli to wszystko jest zawsze większe, równe 0, z wyjątkiem jednego przypadku, prawda, kiedy to jest 0, czyli x równe 2. Prawda, i wobec tego najmniejsza wartość tej funkcji jest dla x równego 2, czyli x wierzchołka to jest 2, no i wtedy to jest 0 i y wierzchołka to jest po prostu wartość tej funkcji w punkcie 2, czyli minus 5, tak jak poprzednio. No warto jeszcze tutaj powiedzieć, że wierzchołek leży w połowie pomiędzy pierwiastkami. No jeżeli pamiętacie wzory na pierwiastki, prawda, to tam jest to minus b plus minus pierwiastek z delty. Prawda? Czyli zawsze jest tak, że tu są pierwiastki, a wierzchołek jest dokładnie w połowie. Prawda? Czyli jeżeli tu narysuję wierzchołek, to i to są równe odcinki. Wierzchołek jest dokładnie w połowie pomiędzy pierwiastkami, no o ile te pierwiastki istnieją. Prawda? Może być tak, że ta parabola nie ma pierwiastków, na przykład w takiej sytuacji. Prawda? No to wtedy nie można mówić, że wierzchołek jest pomiędzy pierwiastkami, no bo tych pierwiastków nie ma.